Siemano, z tej strony Mariusz z kanału Angusy TV. Po bardzo długiej przerwie pisaliście dużo komentarzy, żeby coś nagrać, co tam z hodowlą, więc wam nagrywam byczka, który mi się urodził 2 dni temu. Czarny Angus, bycze grudy. Jak to się stało? No nie wiem, no ale jest. Tutaj też jest koleżanka z tego roku. I tutaj mamy jeszcze jednego byczka, który też się urodził wczoraj. Także dziewczyny powoli zaczynają się cielić. No jak widzicie, tutaj efekt jest taki, że mamy takiego byczka, taką jałóweczkę jak na razie. I tutaj kolejny byczek, on jest wczorajszy. Także jeszcze pod ogonem uwrócony. To znaczy, że wszystko u niego należycie pracuje. Matka opiekuńcza. A taka ciekawostka dla tych, którzy oglądali mnie od samego początku, to jest matka jego, czyli Grzywka. Grzywka dała mi pierwszą jałóweczkę, bardzo ładną balbinkę. I teraz też dała pięknego byczka, tylko że rudego. A wszystkie angusy czarne. No ale cóż, takie się przypadki zdarzają. Jak ktoś wie, dlaczego on jest rudy, a czerwony, a reszta jest czarna, to możecie mi napisać w komentarzu. O, i to tak na szybko tutaj nagram od dziewczyn z boksu. Dziewczyny siedzą sobie w stodole jak na razie, bo wczoraj bolotę im tutaj wrzuciłem, więc sobie przebierają sobie ten, no przebierają sobie słomkę, wybierają co lepsze. No, słomka była owsiana, więc jakieś tam przysmaczki im tam wpadają. Także jak widzicie, u mnie anguski ciągle są. Nie nagrywam, bo co tutaj też u mnie nagrywać, jak u mnie tak naprawdę nic się nie dzieje, a nie jestem jakimś dużym gospodarzem, żeby było co nagrywać. Kolczyków jeszcze nie mają, bo kolczyki jeszcze mi nie przyszły, ale są zamówione, więc wszystko będą zakolczykowane. A tutaj jeszcze jedna ciekawostka, Magda właśnie się ocieliła, tutaj to jest też ta szefowa stada i ona ma tego byczka tutaj. A ona się 2 dni temu chyba, czy przedwczoraj się chyba. Tak, dokładnie. Już mi się mylą. Ten był chyba przedwczoraj. Ten był 2 dni temu. No dobra, mniejsza o większość. A tu jest jałóweczka. No. Przywitaj się z widzami. Daj pyszka. No, macie tu pokazka. Także Angusy TV jeszcze żyją. Różne były plany. Chciałem sprzedać, nie sprzedać. Było mi szkoda. Więc duża część stada tutaj została jeszcze ze mną. Dobra, nie przedłużając, taki szybki vlogasek dla was, co u Angusów TV. Pozdrawiam,